Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Z okazji nowego roku życzymy Wam nade wszystko zdrowia. No i wszelkiej pomyślności w biznesie i w domu. Posłuchajcie teraz, co zobaczycie. Pokażemy. Drogę rozwojową pojazdów z HDS-ami. Następne ostrzeżenie prosto z drogi. Przykład pięknego tuningu tematycznego. Próbę podsumowania wydarzeń kończącego się roku. I pojedynek na zalety i wady. Odjazd! Sakramentalne akcja padło, możemy więc na dobre zaczynać. Tradycyjnie na pierwszy ogień idzie stroboskop. Interpretacja norm opisujących czas pracy, przerw i odpoczynków ciągle budzi wiele wątpliwości. Na tak zwanych parkingowych uniwersytetach ciągle trwają liczne dyskusje wśród kierowców na temat stosowania tych przepisów. Czasami podpowiadane tam sposoby z góry skazane są na niepowodzenie. A tymczasem można zupełnie bezpłatnie skorzystać z porad eksperta. Możliwość taką daje prowadzona na żywo transmisja organizowana na Facebooku w każdy czwartek o godzinie 18 pod adresem tachograf.app. Ta cenna inicjatywa portalu szkołajazdy.pl i autorów darmowej aplikacji dla kierowców zawodowych nazwanej Tachograf każdemu daje możliwość skorzystania z wiedzy fachowca. Właśnie musisz zrobić obowiązkowe szkolenie okresowe? Teraz możesz je przejść w dowolnym miejscu na własnym komputerze albo smartfonie z dostępem do internetu. Taki kurs jest całkowicie legalny i, co ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczny, bo unikasz bezpośredniego kontaktu z innymi. Wystarczy na stronach internetowych Na Osi lub MasterTrack albo na naszych profilach facebookowych kliknąć w link Szkolenia okresowe online i zapisać się na kurs. Wykłady prowadzone są na żywo, a prowadzącemu je ekspertowi można zadawać pytania. Dynamicznie rozwijająca się sieć stacji paliw Moja została w pierwszych dniach grudnia nominowana do rankingu Diamentów Forbesa 2021. Wypada przypomnieć, że pod uwagę bierze się najbardziej przebojowe firmy, a wyróżnia te, których wzrost przekroczył 15%. Wyniki bieżącej edycji poznamy 28 stycznia. Uroczyste gale laureatów w poszczególnych kategoriach zaplanowano od marca do czerwca. Trzymamy kciuki za sieć Moja. Portal Promyscat poinformował nas o starcie nowego połączenia do portu w Świnoujściu. Norweski armator Sea Cargo na początku przyszłego roku rozpocznie obsługę trasy, która połączy zachodnie wybrzeże Norwegii ze Szwecją oraz Polską. Statki będą pływać na trasie Sundal – Świnoujście, zawijając po drodze do Alesund, Bergen, Stavanger, a także do szwedzkiego Göteborga. Odejścia ze Świnoujścia będą w piątki, a z Sundal w poniedziałki. Tym samym oferta portalu Promyscat zyska kolejną ciekawą trasę. Siedem lat temu, 31 grudnia 1953 roku, przedstawiono pierwszy przedprototypowy egzemplarz samochodu Syrena. Zrobiono go w ekspresowym tempie, bo zaledwie w ciągu 7 miesięcy od podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac konstrukcyjnych.
Ten sprint spowodował zatyczkę, bo dopiero w 1955 roku oficjalnie pokazano auto na targach poznańskich, a produkcja ruszyła po kolejnych 2 latach w marcu 1957 roku. Aż do 1961 roku syrenę produkowano ręcznie. Tak profilowano elementy nadwozi, które łączono w całość, spawając palnikiem acetylenowo-tlenowym. Wytwarzanie pojazdu ostatecznie zakończono 30 czerwca 1983 roku po zbudowaniu ponad 521 tysięcy aut. Od czasu do czasu w programie w szranki stają dwa pojazdy pojedynkujące się na wady i zalety. Dziś będzie to DAF, LF i Mercedes Atego. Zobaczmy. Dziś zmierzą się dwa samochody dystrybucyjne. Mercedes-Benz Atego i DAF LF. Jak widzą je użytkownicy? Jakie są ich zalety i wady? Co jest najbardziej awaryjne? Czy któryś ma nad konkurentem zdecydowaną przewagę? Spróbujemy na te pytania znaleźć za chwilę odpowiedzi. Zwyczajowo na początek dawka historii. Atego pojawił się w 1998 roku. W 2004 roku przeprowadzono facelifting pojazdu. Całkowicie zmodernizowano wnętrze. Druga generacja Atego pojawiła się na rynku w 2013 roku. Z kolei DAF LF to potomek serii 4555, produkowanej jeszcze przez Leyland DAF, a wywodzącej się z modelu Leyland Roadrunner. Model ten był ostatnim wzlotem brytyjskiej motoryzacji i wstępem do udanej serii LF. W momencie premiery DAF LF oferował najwyższą jakość wnętrza kabiny na rynku. Marzyli o nim komunalnicy, ale przez długi czas, z powodu wysokiej ceny, nie miał szans w sektorze budżetowym w Polsce. Za co można pochwalić Mercedesa? Atego jest bardzo wygodnym pojazdem dystrybucyjnym o dużej trwałości. Wiele egzemplarzy pierwszej i drugiej generacji nadal ma się dobrze. Ciężarówka jest trwała i lubiana przez kierowców i właścicieli. Pojazd z godnością znosi przeładowanie i utrzymuje dobrą cenę przy odsprzedaży. Co w nim szwankuje? Elektronika to pięta achillesowa Mercedesa. Gasnąca deska rozdzielcza czy skacząca wskazówka prędkościomierza to niestety norma. Minusem są również drogie w naprawie hamulce i niska jakość wykonania kabiny. A w czym jest lepszy DAF? Dziś LF jest dość popularnym pojazdem w wielu sektorach gospodarki. Ceniony jest za solidny stalowy zderzak, wygodną szoferkę i ogólną trwałość. Użytkownicy oceniają DAF-a jako auto delikatne, z miękkim zawieszeniem, perfekcyjnym prowadzeniem i świetnymi silnikami. Jeżeli samochód będzie miał ładunki zgodne z ładownością i ani grama więcej, posłuży bezawaryjnie długie lata. Tyle komplementów, czas na wady. Części są dość drogie, a zimmeringi na tylnej osi padają co 20 tysięcy kilometrów, podobnie stabilizatory. Konstrukcja tego samochodu jest przystosowana raczej do lekkich ładunków. DAF LF ma w miarę dobre hamulce, ale dosyć często wymienia się tarcze hamulcowe, ponieważ pękają z przegrzania. Który z pojazdów warto wybrać? To zależy. Z jednej strony mamy delikatnego, komfortowego DAF-a, a z drugiej wytrzymałego, elektronicznie opornego i gorzej wykonanego Mercedesa. Jeżeli ładunki będą lekkie, lepiej wypada DAF. A gdy łatwo o przeładowanie, lepiej wybrać Atego. Z drugiej strony, gdyby Atego miało silniki i elektronikę DAF-a, byłoby pojazdem idealnym. Ale użytkownik Mercedesa ma mniej kłopotów z układem hamulcowym i wydechowym. Jak widać, wybór jest trudny, wymaga kompromisów i dogłębnej analizy. Poza tym, jak to w życiu bywa, trafiają się lepsze i gorsze egzemplarze obu marek. Czasami to ruletka. Ale na szczęście to nie nasz problem. Wybór między Mercedesem a DAF-em pozostawiamy Wam. Następne starcie z innymi uczestnikami już wkrótce. A dziś na gorąco spróbujemy podsumować rok 2020. Popatrzcie. Jaki był rok 2020?
Możemy o nim powiedzieć, parafrazując tytuł piosenki zespołu Manam: ta noc do innych jest niepodobna, że ten rok do innych jest niepodobny. Także w sferze cięższej motoryzacji, a wszystko przez wirusa, którego imienia nie trzeba powtarzać. Jeszcze w marcu wydawało się, że szykuje się całkiem dobry rok dla transportu. Tymczasem wirus namieszał. Na początku pandemii kierowcy ciężarówek zostali okrzyknięci bohaterami, ale na krótko, bo chwilę później ich rodziny stały się celem nieuzasadnionego hejtu. Transport nie zawiódł. Nikomu nie zabrakło papierów wartościowych, to znaczy toaletowych. Za to z pomocą kierowcom zawodowym ruszyli ludzie dobrej woli oraz organizacje transportowe, aby zapewnić godne warunki życia w kolejkach na granicy czy na parkingach i w ten sposób docenić ich ciężką pracę. Niestety najgorzej kryzys odczuli przewoźnicy autobusowi. Pojawiły się pierwsze bankructwa. Stowarzyszenia transportowe, m.in. Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych, szybko musiały sprostać wyzwaniu, jakim było połączenie pracy ze środkami ostrożności. W efekcie udało się wielu urzędom przejść na pracę zdalną, elektroniczną i zdecydowanie szybszą. Dzięki transportowcom europejska gospodarka nie stanęła w miejscu. Natomiast bardzo mocno wirusa poczuła branża wystawiennicza. Pokazy, międzynarodowe targi sprzętu, pojazdów, maszyn wyhamowały do zera, a w najlepszym razie przeniosły terminy imprez na 2021 rok. A to w 2020 miała być najważniejsza wystawa w Europie, czyli IAA w Hanowerze. To samo zjawisko dotyczyło wielu imprez plenerowych, zlotów, pikników, a nawet drzwi otwartych. Na szczęście koncern MAN zdążył ze swoją premierą najnowszej gamy ciężarówek w Bilbao. I już nowe pojazdy jeżdżą u pierwszych klientów. Nowa gama zapowiadana była długo, ale nikt się nie spodziewał tak głębokiej zmiany i to w całym wachlarzu produkowanych modeli. Przy okazji stare kabiny MAN stały się nowymi kabinami w brazylijskich ciężarówkach Volkswagen w miejsce zasłużonej, ale wiekowej rodziny Constellation. Z kolei Volvo tak długo przesuwało swoją premierę modeli FH, FM i FMX, aż w końcu się udało. To długo oczekiwany moment, bo szoferki FM, FMX miały już ponad 20 lat i znacznie odstawały od teraźniejszych standardów. Zmniejszenie kabiny FH do FM, jak określany jest zabieg, z pewnością doceni wielu przewoźników. A proponowany pułap mocy w modelu FH 770 koni mechanicznych to kolejny challenge dla głównego konkurenta Volvo. Mimo to ciężarówką roku 2021 został MAN. Jury doceniło kompleksową modernizację TGX-a, komfort jazdy, miejsce pracy kierowcy, bardzo dobrą czytelność całkowicie cyfrowych wyświetlaczy i intuicyjną obsługę funkcji związanych z jazdą i mediami. To m.in. zasługa nowej regulowanej wielofunkcyjnej kierownicy i innowacyjnej funkcji jednostki sterującej MAN Smart Select. Jak widać, rok 2020 udał się nielicznym. Nas cieszy, że pomimo pandemii udało się zorganizować i sprawnie przeprowadzić 16. Międzynarodowy Zlot Master Track. Chociaż lista wymaganych ograniczeń była długa i wiązała się z wyrzeczeniami, było warto. Dzięki temu setki ciężarówek i tysiące gości świetnie bawiło się na największej imprezie tego typu w Europie. A było co oglądać, co słuchać i co zjeść. Nie zawiedli wystawcy i fani pięknego transportu drogowego. I co ważne, nikt z uczestników nie zachorował na COVID-a. Dzięki temu w tym smutnym, pandemicznym roku macie piękne wspomnienia. Cieszy też fakt, że wielu z Was było po raz pierwszy na zlocie i na pewno nie ostatni. Taki był 2020 rok. Jaki będzie nowy? Zobaczymy. Oby ten 21 był lepszy od 20. Teraz pokażemy ciekawy przykład tuningu pełnego patriotycznych odniesień. Popatrzcie. Twórcy tuningu tylko z pozoru mają łatwą pracę. Wielu uważa, że wystarczy projekt i środki finansowe, aby najnudniejsza ciężarówka stała się gwiazdą Master Tracka. Ale to nieprawda. Najtrudniejszym etapem tuningu jest wybór tematu.
Przykładem jest Volvo FH Volni z firmy Tomtech, bohater licznych zdjęć na Mastertrucku. Autor tego dzieła dokładnie wiedział, co chce osiągnąć. Po pierwsze, motyw. Z jednej strony trzeba unikać tematów sezonowych jak Volvo Bunga Bunga, a z drugiej nie zanudzić namalowaną historią. Jest też ryzyko przerysowania czy sztucznego patosu. Tego w Volvo FH Volni nie znajdziecie. I chociaż dzisiaj jest moda na patriotyzm na ciężarówkach i w ogóle, czytelny efekt bardzo trudno uzyskać. Ale w tym przypadku się udało. Już od frontu ciężarówka informuje, kto tu rządzi. Orzeł Bielik zdecydowanie zdominował przednią atrapę, niejako w zemście za potop szwedzki. Jeszcze większe godło znajduje się za kabiną na tylnej ścianie szoferki. Jednak najwięcej dzieje się po bokach zestawu. To gratka dla fanów fotografii historycznej i samej historii. Motyw z lewej strony kabiny to odwołanie do słynnego obrazu z września 1939 roku, czyli demontaż granicznego szlabanu przez hitlerowców. Chyba każdy zna to zdjęcie. Prawa strona to Powstanie Warszawskie i symbol Małego Powstańca. Ale jak to w firmie Tomtech bywa, dzieło nie mogło zapachnieć malizną. Dlatego naczepa stała się kolejną powierzchnią dla twórców. Tu sprytnie wykorzystano boczne okna, które niczym ekrany w kinie prezentują coś na kształt slajdów z wojennej kroniki filmowej. Tłem są postacie historyczne, takie jak generał Maczek czy polscy szyfranci, którzy już w 1932 roku rozpracowali niemiecką maszynę szyfrującą Enigma. Zobaczymy tu też m.in. scenę z egzekucji polskich oficerów przez żołnierzy radzieckich, czy liczne wizerunki polskich lotników. Prawne oko zauważy także niedźwiedzia Wojtka, który służył w armii Andersa. Podobnie jak w przypadku innych pojazdów Tomtechu, za przygotowanie naczepy odpowiadali artyści z KK Garage. Dzięki nim na platformie załadowczej widzimy także najbardziej znany wierszyk patriotyczny dla dzieci – Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy, zaczynający się od słów „Kto ty jesteś? Polak mały”. Być może dla starszych widzów tego typu informacje to truizmy, ale młodsi mogą mieć z nimi problemy. Aby temu zapobiec, na naczepie znajdują się kody QR, dzięki którym można szybko uzyskać informacje o namalowanych wydarzeniach i zaimponować dziadkowi czy tacie. Wszechobecne smartfony mogą być także pomocą w edukacji historycznej. Volvo Volni powstawało 2 miesiące za pomocą techniki aerograficznej i folii z nadrukami. Wystrój wnętrza naczepy także jest patriotyczny i dotyczy nawet lodówki. Znajdziemy tu reprodukcje wojennych gazet, medale i odznaczenia oraz ogromnego biało-czerwonego orła. Z kolei kabina kierowcy jest bardzo uboga w ozdobniki. Smaku nadaje wojskowe umundurowanie tapicerki, ale to jeszcze nie zamknięty projekt. Dzieło jako całość powstało na stulecie odzyskania niepodległości, ale zawsze będzie aktualne, jak historia. Ciekawie współgra znaczenie marki Volvo ze słowem Volni. Po łacinie Volvo znaczy toczę się, czyli ciężarówka firmy Tomtech toczy się swobodnie, bez barier, poza ogranicznikiem prędkości oczywiście. Bo my Polacy to nacja nie uznająca wielu ograniczeń, stąd wolność to nasz narodowy cel. A to, co zobaczyliśmy, aż się prosi o chwilę zadumy. Zatem ogłaszam małą przerwę, a zaraz po niej zobaczymy. Życiorys pojazdów z hakiem. I kilka drogowych występków. Wracamy za chwilę. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. W cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić pokażemy teraz kolejne budzące grozę wydarzenia. Popatrzcie uważnie. Wypadki drogowe z udziałem autobusów nie należą do częstych, ale z uwagi na ilość pasażerów mogą generować dużą liczbę ofiar. Miejskie wersje tych pojazdów nie mają pasów bezpieczeństwa dla pasażerów, poduszek powietrznych czy kurtyn w okolicach szyb.
W pierwszym przypadku widzimy, jak głęboko w autobus wbija się pick-up i jak siła uderzenia wyrzuca jednego z pasażerów z fotela. Na nagraniu słyszymy głos pani kierowcy, która zaraz po kolizji interesuje się stanem pasażerów. Film pokazuje też postawę pasażerów. Tylko jeden z nich udziela pomocy najbardziej poszkodowanemu. Reszta koncentruje się na ucieczce. Równie niebezpieczne są przystanki autobusowe, zwłaszcza gdy ktoś próbuje za wszelką cenę wyprzedzić autobus z prawej strony, bo ma szybsze auto. W Polsce już nieraz ginęli ludzie oczekujący na autobus, najczęściej pod kołami samochodów osobowych. Mamy tutaj klasyczny przykład, gdy warunki na drodze nie dostosowały się do kierowcy Audi. Kierowca osobówki miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Jazda po przysłowiowym kieliszku albo po innych środkach odurzających to przejaw całkowitego braku odpowiedzialności i sprowadzanie niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Sporym zagrożeniem jest prędkość autobusu, wiatr i gwałtowne ruchy kierownicą. To było najprawdopodobniej przyczyną wypadku tego autobusu turystycznego na drodze szybkiego ruchu. Sądząc po dynamicznej jeździe bohatera tego filmu, nie mogło być innego zakończenia tej historii. Autobus ma powierzchnię nadwozia niczym żaglowiec i podobnie jak on, poddaje się sile wiatru. Gwałtowne manewry doprowadziły tutaj do utraty panowania nad pojazdem i w konsekwencji do wypadku. Na zakończenie jeszcze dwie sytuacje z ładunkami ponadnormatywnymi. Tu mamy do czynienia z ogromnym 200-tonowym zbiornikiem, który na pochyłości drogi zrywa mocowanie i przetacza się na sąsiedni pas. Co zostałoby z samochodu lub pieszego, który znajdowałby się w tym miejscu, łatwo sobie wyobrazić. Co ciekawe, był to bardzo profesjonalnie zabezpieczony i wykonywany transport aż do tego momentu. To pokazuje, że wypadki zdarzają się najlepszym. Niedoskonałość ludzka nie jest w stanie przewidzieć i zapobiec każdej sytuacji. Tak jak w ostatniej historii, w której pozostałość po znaku drogowym rozerwała oponę. Gdyby to było w innym miejscu i przy wyższej prędkości, mogłoby to kosztować ludzkie zdrowie lub życie. Bądźcie więc ostrożni, a nikogo nie zabijecie i nie dacie się zabić. Końca tego cyklu niestety nie widać. Zajmiemy się teraz samochodami wyposażonymi w żurawie hydrauliczne. Ciekawe, czy mają na kogoś haka? Transport samochodowy to nie tylko naczepy, ciągniki siodłowe, chłodnie czy cysterny. To także różnego rodzaju urządzenia przeładowcze. Najbardziej zaawansowane z nich to hydrauliczne żurawie samochodowe zwane HDS-ami. Przy okazji przypominamy, że określenie dźwig jest niepoprawne, bo oznacza windę. Ale z określeniem HDS nie będziemy walczyć. Przyjęło się i już. Współczesne HDS-y to bardzo poważne urządzenia. Tak, mają coraz więcej wspólnego z pojazdami science fiction. Możliwości takich żurawi to nie tylko manipulacja ładunkiem, ale dużo, dużo więcej innych opcji. Żurawie mogą zmieniać się w platformy robocze, koparki, wiertnice. Zupełnie jak roboty Transformers. Od razu widać, kto z fantastyką jest na bieżąco. Ale to, co nie fantastyczne, a rzeczywiste, to kinetyka ramion żurawi. Najbardziej zaawansowane z nich mogą sięgnąć ładunkiem przez okno, a nawet ugiąć się pod sufitem. Są zdalnie sterowane, bezprzewodowo i operator po prostu stoi tam, gdzie uważa i może wtedy manipulować tym żurawiem z każdego miejsca. Chyba największą sensacją w dziedzinie hydraulicznych dźwigów samochodowych jest pomysł firmy HIAB, która stosunkowo nie tak dawno pokazała światu model zdalnie sterowany. Kierowca nie musi wyjść z kabiny, aby móc obsługiwać taki żuraw, co jest bardzo praktyczne, zwłaszcza w transporcie drewna zimą. Wówczas wystarczy przesiąść się na sąsiedni fotel i można za pomocą specjalnych okularów dokonywać takiego przeładunku.
Na przykład wystarczy założyć specjalne gogle i ładować sobie drewno w cieple szoferki. Wracając do żurawi hydraulicznych, czasami zmieniają się w linowe, gdy opcją jest wciągarka. Za jej pomocą od pewnego czasu oferowane jest zabezpieczenie przeciwupadkowe dla pomocnika operatora. Z kolei dla branży leśnej proponowane są ogrzewane kabiny z dodatkową baterią lamp oświetlających pole pracy. Które żurawie są najbardziej zaawansowane technologicznie? To zależy. Z uwagi na systemy kontroli ruchu i wagi ładunku, no to wiadomo, te największe. Praca w lesie z dłużycą wymaga zastosowania bardzo wytrzymałych materiałów, bo tu występują obciążenia dynamiczne. A moim zdaniem te najbardziej zaawansowane technologicznie to są te zdalnie sterowane i najbardziej zautomatyzowane. Każda sroczka swój ogonek chwali, koledzy. Ale skoro o ptakach mowa, wróćmy do żurawi. Czy są jakieś branże, w których nie da się zastosować HDS-ów w pracy? Bo patrząc na ich możliwości, wydaje się, że są nieograniczone. Transport gazów, cieczy, ładunków sypkich to nie miejsce pracy dla żurawia, chyba że te ładunki znajdują się w jakichś opakowaniach jednostkowych, takich jak butle, beczki, skrzynki, big bagi. Przewozy ładunków kubaturowych mogłyby na miejscu rozładunku wymagać pracy takiego żurawia. Niestety jego masa mogłaby wyczerpać całą ładowność takiego pojazdu. A nie pomyślałaś o zbawiennym wpływie masy HDS-a na stateczność ciężarówki dostarczającej styropian? Zwłaszcza podczas wiatru? Wystarczy tej przekory, wróćmy do tematu. W jakich zastosowaniach pracują HDS-y? Musi być ich całkiem sporo. Transport budowlany, materiałów, urządzeń i samych elementów placu budowy. No, leśnictwo lubi HDS-y, no bo przecież trudno sobie wyobrazić załadunek drewna bez HDS-ów. Branża komunalna używa ich do obsługi pojemników, do selektywnej zbiórki odpadów. HDS to bardzo cenne narzędzie w firmach pomocy drogowej, w których dosyć często może wykonywać prace związane na przykład z usuwaniem źle zaparkowanych samochodów. Nie możemy zapominać także o pojazdach straży pożarnej. Żurawie bardzo przydają się strażakom na przykład przy pomaganiu usuwaniu skutków wypadków drogowych. Wojsko też bardzo sobie ceni tego typu urządzenia. Wiele żurawi hydraulicznych pracuje w bardzo, bardzo specjalistycznych zastosowaniach. W Holandii stosowane są żurawie na naczepach przejezdne. Pozwala to na lepsze wykorzystanie ich udźwigu. Są też takie specjalistyczne, które służą do wymiany opon w wielkich maszynach budowlanych czy rolniczych. Ty pewnie chciałbyś mieć taki żuraw w wersji mini, żeby za ciebie wymienił oponę w osobowce, bo brzuch ci przeszkadza, jak się schylasz. Zostawmy jednak nadwagę. Na nią nie poradzą nawet HDS-y, choć podobnie jak inne środki transportu, stale podlegają rozwojowi. Najnowsze z nich samodzielnie rozkładają się i składają do założonej pozycji. Inne, podobnie jak ciężarówki, są hybrydowe i wykorzystują energię zgromadzoną w trakcie jazdy do bezemisyjnej pracy. Przydaje się to na przykład nocą w strefach mieszkalnych albo w tunelach czy halach. W razie czego można taki żuraw podpiąć do sieci elektrycznej. Najśmielsze wizje przewidują pojawienie się HDS-ów obchodzących się bez ludzi. Jest to prawdopodobne, ale na razie przeważają obawy, że ładunek nad głową bez ludzkiej kontroli może stać się nieludzki, czyli niebezpieczny dla zdrowia i życia. A poza tym najpierw muszą się upowszechnić ciężarówki autonomiczne. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Na następny odcinek zapraszam w imieniu Piotra Zelta. Zobaczycie w nim barwną opowieść o autobusach, analizę pewnego wypadku, kierowcę i jego ciężarówkę
rozmowę z ekspertami, ciężarówkę roku 2021. Pamiętajcie, że możecie zawsze znaleźć sposób na kontakt z nami. Najprościej przez nasz profil facebookowy, gdzie są również bardzo interesujące branżowe nowinki. Cześć! Cześć! Następny był na liście. Aha, śmieciar. W Ameryce Północnej śmieciarki mają po dwie kierownice. Jedna służy do... Pojawiają się tam przez chwilę. Okej, okay. Dobra. Chyba tak, ale jakoś tak przez ta sprawiedliwość tam widziałem. A co było wcześniej? Od kubła do kubła. O, to pomieszałem obydwa. Czekaj, zmienić sweterek na inny o filmach? Taki mam. Chłop, jak się patrzy, to było czymś innym, a to jest właśnie o tym. Si. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na wynos i z dowozem. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.